Witam Was, kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj mam tradycyjne danie polskie, czyli gołąbki. Gołąbki. Co tradycyjnego nie je? Nie, normalną białą kapustę, bo się myślałam, no nigdy nie ma tych liściów, tak urwać. I też długo nie robiłam, ale potem sobie myślałam. Widziałam u mojego ulubionego youtubera, u Digi, że on robił ze kapusty pekińskiej. A ja widziałam w sklepie kapusta włoską, nie wiem teraz jak ona się nazywa po polsku, chyba to jest włoska kapusta. W Niemcach to jest Wirsing. I bardzo, bardzo fajnie mi się te listki oddzielało od tego łupa. No, bardzo fajnie się te listki oddzielało, nic nie trzeba było się tam macyć, albo stracha między coś tam pęknie, albo się pomie. No, i zrobiłam z tym tą kapustą i było bardzo dobre. Okej. Okay, no, ja tu już, ja zawsze robię gołąbki, kiedyś robiłam, nie, za siebie zaczyna, to jest częściej, z ryżu gotowany, dużo, wiem, no, na przykład się ugotuje ryż, a potem dowód do mięsa, wiem, że dużo osób robi surowy ryż, mięso z tym mięsem, ale ja ta wolę jednak ugotowany ryż, no. Dobra, już Wam pokazuję, co potrzebujemy i jak to zrobiłam. Na przód ugotuję ryż, do szklunki się do szklunka ryżu i łyżeczka soli, taką płaską. I tu się teraz wleje pełne dwie szklunki wody, zimnej wody, wymieszam to. I ten ryż teraz zagotuję. To znaczy, jak woda się zagotuje, zmniejsza na normalny ogień pod przykrycie, banana gotowa, tak gdzieś 15 minut, aż ten ryż będzie miękki. Teraz tu ma ta włoska kapusta. Te brzydkie się odkroja. To znaczy, te twarde się odkroja, no ten głąb taki, te twarde i wtedy mi się bardziej fajnie liście obierać. Ja te liście obierę tutaj właśnie tak teraz. Nie ma na tej całej główki kapusty dawać do gorącej wody i no ma na pewno te liście osobno blanszować. Albo jak to się tak godą. Parzyć, zaparza je tak gdzieś 3 minuty w gorącej wodzie, we wrzątku. No i tak zawsze narobić. No, jak tu fajnie, jak tu widzicie, fajnie, bardzo fajnie mi tu odłazi te listki od tej główki kapusty. No, i teraz tu w garku mała woda posoloną. No, jak się zagotuje, to pana teraz te liście dowadź. No, trzeba to wszystko fajnie utopić. Ja tak na razie tu do 5 liści. Tak to pana gotowa 3 minuty, sprawdzam. Tak co chwila sprawdzam, po 2 minutach, czy już się fajnie tak gnie i nie łomie, czy nie jest za twarde. Ale dłużej tego nie gotujcie, bo to zaś potem ma jest za miękkie. Trochę wody tu muszę dolać i te liście się po tych 3 minutach, 3 do 5 minut wezna się te liście, wyciągnam na razie do miski, bo to jest to potem woda ocieknie. No i potem się je po układu fajnie na talerz, tak na płasko. I zaraz będziemy potem dalej robić, jak mi się ten ryż uważi. No, tutaj zrobię następne te liście, wciepnę tu trochę więcej i tu je przykryję. Ryż mi się tutaj zgotuje i teraz tu ma tak, 500 g mięsa mielonego. I tu mam mieszane mięso, możecie oczywiście sami sobie zmielić, jak to chce. Ja lubię mieszane mięso i tu mu następujące składniki, co jeszcze przyjdzie do tego. Jedna cebula posiekaną, potem przyjdzie pieprz. Pieprz tak gdzieś łyżeczka płaską, sól też tak łyżeczka płaską, ale to potem jest posmakuje, jak to się wszystko fajnie wymięso, bo tak zawsze muszę sobie doprawić, potem sól i pieprz. Potem papryka, tak gdzieś jedna łyżeczka, papryka słodko-czerwono, trochę majeranku tu dum. Także jedna łazecka pietruszki zielonej, ja zawsze mam suszoną, możecie świeżo posiekać się albo mrożoną. I troska czosnku do suchego, jak macie świeży, to dejcie jeden ząbek, no. Fajnie to po mięsu. I jak mi ten ryż wystygnie, no już ugotuję i ten ryż trzeba wychłodzić trochę, żeby nie był za gorący, bo jak dojmę go do tego mięsa, to ono się ten mięso uważi. No, ten ryż wychłodzić, dać ten ryż do tego i to fajnie wymięsać, no lepiej rękoma. I jak to już będzie wymięsane, to wtedy posmakujcie je, trzeba do soli, czy doprawić solu, pieprzy, ewentualnie tam majeranku jeszcze dać. No, musicie posmakować, no. Okej,
Jak już będzie dobre, to możemy wtedy zawijać te gałubki. Tutaj te liście wezmę od większego. Te twarde się odetnimy. Odetnam się. Wezmę się z rogo łezka. Dum się porcja tej mieszanki mięsno-ryżowej i zawijmy te krokiety fajnie. No, te twarde jest troszkę obciąć, bo za dużo było. I tu ogarnię cera. Na spód się dum te takie małe liście, co potem już nie umiał, to się nie dowają do, nie nadawają się do zawijania na gołąbki, bo są za małe albo się tam potargały. I te gołąbki będę kłaść na ten, na ta kapusta, zawinięcie do spodu, no, żeby się nie rozwaliło. Tu zaś robimy dalej. Tak. Mnie tu chyba wyszło 15 gołąbków z tego. Nie, że chciałam, zapomniałam już. Ale chyba 15 gołąbków, no. Te gołąbki nie są zaś takie srogie. To są takie, no, średnie gołąbki. Tu się musiał podłożyć papier pod ta wkładka, pod ta deska. Tę taką cienką plastikową deskę. Ktoś się mnie kiedyś pytał, gdzie to kupiła, bo bardzo fajnie. No i właśnie to też używo jak biszkopt przykładu, jak przekroja biszkopt i chce ten biszkopt dźwignąć, to właśnie ta deska cienko fajno się pod ciasto podłoża i mi się trzymie. No. Ja to kupiła kiedyś w Lidlu, to było 6 sztuk pakowane w różne kolory. No. Nie było drogie. Okej, okay. Te gołąbki zawinąć, dać do garca i jak już będziemy mieć gołąbki zrobione, wleję do tego tak 700 ml rosołu, możecie z kupny, możecie z kostki zrobić, możecie się sami ugotować. Rosół to był warzywny, do tego do garca wleję i to zagotuję i potem jak się zagotuje, to zmniejsza tak na średni ogień i będę to pomalutku gotować, tak gdzieś 90 minut, tak sobie no pyrkało. Po tym czasie odleja się ten rosół, ta woda z tego, no, z tych gołąbków, wszystko do garca i z tego się zrobimy sos. Tutaj to wszystko starczyło na ta zołza, to znaczy do tych wszystkich gołąbków starczył ten sos, no, było wystarczająco. Do tego sosu teraz, do tego rosołu się teraz, czekajcie, 2, 3, 4, tak gdzie to jak na oko dowu, 3-4 łezki koncentratu pomidorowego albo 5. Zagotuję to. W międzyczasie się te spodnie chyba przyprawię, ale na razie się zrobię z... sorry, mąka przygotuje się z wodą. Woda z mąku do zaklepania. Tu mu trochę wody. I resta wszystko na oko. Tu dzisiaj tak gdzieś 1,5 łyżeczki mąki do tego. Pomięsło się to i tutaj już widzę, że mi za mało wody. Potem się doleję trochę więcej wody, żeby, no, żeby to fajnie było. Nie zaś za żołtkę. I jak się ten pomidorowy sos zacznie gotować, wlejam to do tego sosu. Albo może już teraz, ale w międzyczasie się przyprawiam pieprzem i teraz się tu wleję. Ja tu wszystkiego nie wleję, jak wiecie, robię wszystko na oko. Także wlecie troska, na przód troska, poczekajcie, obejście cyfanie się zagęści. W razie jak jest za mało, bo to wlecie do resta, a jak nie, no to zostawcie. Wielkie straty nie ma, jak wylejecie tam do resta. Takie fajne to ma być, jak, no, jak Bruno, jak Bruno, co na załza. Ok, tu jest trochę do majoranku, tak gdzieś jedna łyżeczka cukru, dlatego troska pietruski nie może zabraknąć, oczywiście u mnie. No i to już w sumie, aha, jest ta łyżeczka cukru, posmakujcie, co smakuje. Ewentualnie możecie dać troszkę z śmietany, słodkie, tak trochę do zabielenia, ja tu chyba nie do wa, raczej. No i w sumie są gotowe, można już podawać gołąbki. No, ja tu przygotuję na razie do zdjęcia 3. Albo tak 4 miach, poleja sosy, tak z boku, no i można jeść. Jo, no, no lepiej to mi smakuje ta kapusta ze spodu. Aha, ta kapusta ze spodu je po to, żeby się te gołąbki nie spoliły, no, żeby się nie przypoliły. Na te garcu myślę, okej, okay, tu teraz będę z wami próbować. No wiecie, inaczej się je na pokaz, a inaczej się je tak doma, jak nikt nie widzi. Nie. No, tu chcę, żeby fajnie mi wlazło na widelec. Bardzo, bardzo pyszne było. Zjadła 6 tych gołąbków. Potniecy na wieczór się 2 zrobiła pod grzołach i było bardzo pyszne. Moje dziełki akurat nie chciały, bo zjadły coś innego. W McDonaldzie wtedy były... A tak
No nie chciały, nie miały ochoty, nie, ale to z jednej strony dla mnie dobrze było i ozeł więcej. Mojemu chłopowi też smakowało, zadowolony, no i to najważniejsze. Dobra, myślę, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia. Dzięki, żeście ze mną są. I do następnego razu. Cześć!